Najnowocześniejszy wielozadaniowy myśliwiec na wyposażeniu amerykańskiego lotnictwa, wykonany w technologii stealth, F-35 Lightning II jest główną atrakcją tegorocznego 58. Chicago Air and Water Show. Podczas Dnia dla Mediów, zorganizowanego na lotnisku w Gary w Indianie, na własne oczy przekonać się można było o jego możliwościach. Podobnie będzie w nadchodzący weekend. It's a beast of aircraft. If you look at it closely, everything's built around the engine itself. Ten myśliwiec to prawdziwa bestia. Cały samolot zbudowany jest wokół masywnego silnika o ciągu 48 tysięcy funtów. Jego głównym zadaniem, oprócz zwalczania celów powietrznych i naziemnych, jest również komunikowanie zebranych danych do myśliwców czwartej i piątej generacji z użyciem radarów, podczerwieni i czujników ciepła. A wszystko wykonane jest w technologii stealth, co oznacza, że naszym przeciwnikom bardzo trudno jest go zobaczyć. To najbardziej zaawansowany myśliwiec świata, który zobaczycie na niebie w ten weekend. Chicago Air and Water Show to największy tego typu pokaz na świecie, w którym udział biorą jednostki cywilne i wojskowe, zapowiada organizator, chicagowski Wydział Kultury. Oprócz F-35 czy F-18 na niebie pojawią się także formacje cywilne, w tym jedna kobieta, Susan Dacey, ze swoim czteropłatowym Stearmanem, nazywanym Big Red. When I come down, I often get the comment like, oh, that looks so great. Gdy kończę pokazy, ludzie zawsze mówią mi, jak dostojnie prezentuje się ta maszyna. Dla mnie w powietrzu jest bardzo dynamicznie, jednak gdy porównacie mój czteropłatowiec z nowoczesnymi maszynami akrobatycznymi oraz samolotami wojskowymi, naprawdę widzicie, jak wielki postęp nastąpił w lotnictwie. Patrząc na pokazy w moim wykonaniu, cofamy się w czasie do lat, kiedy te maszyny były codziennością, gdy lądowały w polu, a dziecko biegło z kanistrem benzyny w nadziei, że pilot weźmie go na pokład. Mój show to wielka melancholijna podróż w przeszłość. And then you go, how far aviation has come? Jak w latach ubiegłych, na niebie nad jeziorem Michigan podziwiać będzie można spadochroniarzy US Army, z którymi w tym roku skakać będzie zawodnik Chicago Bears Charles Tillman, i cywilne formacje jak Team Oracle, Aeroshell czy Aerostars, która dziś zabrała nas na pokład, by pokazać próbkę swoich umiejętności. We're a three-ship formation aerobatic team, I should say. We fly the Russian Yak 52 TW tailwheel airplane. It's a very strong. Jesteśmy ekipą trzech samolotów rosyjskich Yak-52TW. To bardzo mocne i niezawodne samoloty. Latamy głównie w formacji zwanej WIG. Na Airshow zaprezentujemy 17-minutowy program złożony z beczek, wiraży i innych akrobatycznych pozycji, które dziś prezentujemy Wam. Akrobacje w wykonaniu rosyjskich Yaków teamu Aerostar dla widzów z ziemi wyglądają niegroźnie, jednak osiągane przez nie przeciążenia dochodzące do 5G to coś dla ludzi o mocnych nerwach. Latanie z Aerostar to prawdziwa przyjemność i nie lada przeżycie, a akrobacje trójki samolotów z Illinois podziwiać będzie można już w najbliższy weekend podczas 58. Chicago Air and Water Show. Monitor Paul Wyżyn, Sergiusz Grzębski.